Marku, słuchajcie, bo chciałem się odnieść szybko do tematu, który był wczoraj na Kejdżu Kasjusza, jak zadzwonił Frajeri i powiedział, że niby Kasjusz coś tam oszukuje, bo jak on dostał w dziurę, to i mu został zebrany kajdan, to nie ta osoba, co go przygotowała, to mu zabrała kajdan, tylko osoba, co stała z boku. No to słuchajcie, to ja opowiedziałem Kasjuszowi o tej historii, ja myślę, że dużo mogę powiedzieć na ten temat. I opowiem go po prostu po treningu, no bo teraz się spieszę, a no jest bardzo, bardzo ciekawy i niech Frajeri nie gada, że Kasjusz oszukuje czy coś. Gościu, co to za różnica, czy ta osoba, co cię przylutowała, to ci zabrała ten kajdan, czy osoba, co stała z boku, ci zabrała ten kajdan? Jesteś leszczem, który się wozi, dostajesz na dziurę, spływasz na tą dziurę, a jesteś podobno takim ulicznikiem, takim fajterem, o którym opowiadasz ciągle na relacjach, jesteś zwykłym leszczem, który dostaje na dziurę i ci zabierają kajdan wart parę koła, który był jeszcze nadmuchanym złotem, leszczu, ponieważ... No dobra, bo nie dokończyłem na poprzedniej relacji, bo mi się skończyła, więc słuchaj, leszczu, więc co to jest za różnica? Co, która osoba ci zabrała kajdan? Teraz ty już się bronisz wszystkiego, bo jest głupio, co? Że wielki zawodnik, wielki wojownik FMMA, rozwalacz czaszek, jak to nazwałeś, idzie i dostaje na dziurę od jakiegoś chłopaka, od razu się wysypuje, jeszcze mu zabierają kajdan, jak jakiś pipie. No jesteś zwykłym śmieciem, no po prostu tyle, no. Dobra, resztę opowiem po treningu. A, jeszcze jedno dodam, ponieważ w sprawie tego Droniarza, przygłupa. Ktoś jakiś czas temu, jak miałem do niego spinkę, tam o to, że się bardzo brzydko odezwał, nawyzywał kobietę od najgorszych, od no, nie będę tutaj już tego powtarzał, nawyzywał od najgorszych. Potem powiedziałem, że go za to zleję, jak leszcza. No to ktoś do mnie napisał, że on jest ogarnięty w jakimś tam sensie, no i żebym tam odpuścił, żebym dał mu spokój. Leszcz, tam sobie pogadałem z tym mafiodroniarzem na konferencji później. On też mi powiedział, no, gdzie mi też powiedział, że jest niby osobą ogarniętą, a byłem nawet w stanie przez chwilę to uwierzyć, bo napisała do mnie osoba w jego sprawie, którą bardzo lubię, szanuję i rzeczywiście po prostu dał się też nabrać, ale to szybko to podsumuję. Trenujesz za Amadeuszem, który jest o taki, więc nie jesteś żadną ogarniętą osobą. Jesteście takimi po prostu samymi leszczami, jesteście takimi samymi bajkopisarzami. Zresztą można was zobaczyć. Krycha UFC, Amadeusz, No Love, rozwalacz czaszek. No jest po prostu petami zwykłymi do bicia i przysięgam, naprawdę, wyjdzie film i obiecuję, że postaram się dostać do tego FMMA i was tam zlać jednego po drugim, jeszcze na gołe pięści będę was trzaskał, leszcze, bo już nie mogę tego słuchać, przysięgam. Farmazeusz się coś produkuje z tym łańcuchem, nie zobaczyłem jeszcze relacji, bo jestem w trakcie treningu, ale już szybko wam pokażę zdjęcie, jakie mam, że ten kajdan to jest realna sprawa, a nie jakiś farmazon i niech zamknie dziurę. Dobra, słuchajcie, ja już wracam, zaraz się tam do tego wszystkiego odniosę, a możecie sobie zobaczyć u mnie na relacji ten jego niby super kajdan, złoty, taki ciężki. Słuchajcie, to jest dmuchane gówno jakieś, prawie nic nie warte, no. Taki właśnie frajer jest, no. Ściemniarz, więc... Więc ten kajdan sobie może wsadzić prosto w... Dobra, słuchajcie, wreszcie mam chwilkę, to wyjaśnię tą całą sytuację. Po pierwsze, Frajeri się czepia do Kasjusza, że Kasjusz niby powiedział nieprawdę, bo inna osoba, co go biła, to inna osoba zabrała kajdan. Słuchajcie, co to za różnica? To jest tak, Frajeri już nie wie, co powiedzieć. Głupio mu jest, że dostał znowu na cytrynę i to dostał petardę i od razu zszedł. Z tego, co słyszałem od osoby, która ten kajdan miała, bo go mam realnie, co udowadniają te zdjęcia. Więc ja nie rozumiem, jaki tutaj jest temat poruszony. Słuchajcie, jeśli jesteście... Jeżeli chodzicie, się wozicie, tak jak był wcześniejszy, czemu on poszedł na komendę, wcześniej się tam rozwalił? Bo go niby trzech chłopów zaatakowało. Słuchajcie, znacie tego peta. Jeżeli pet chodzi, się wozi cały czas, udaje wielkiego kozaka, mówi, że czaszki rozwala, że tam nie wiadomo jakich chłopów leje, to ludzie chcą go wyjaśnić za to. I na pewno w poprzedniej sytuacji, co tam poszedł na policję, była identyczna akcja, że chodził, się woził, trafił na normalnego jakiegoś chłopaka, co mu po prostu spuścił... Co po prostu chłop mu za to spuścił w pierdziel. I to nie dziwne, bo sam bym chętnie to zrobił, naprawdę. Za to, co, słuchajcie, za to, co on cały czas robi w internecie. I teraz tak, doszukuje się jakieś rzeczy, żeby udowodnić, że Kasjusz ściemnia w tym momencie. Słuchajcie, Kasjusz usłyszał to ode mnie, ja usłyszałem to od chłopaka, który miał ten kajdan realnie, bo są tego zdjęcia, Leszczyński, więc naprawdę przestań wreszcie komentować. Słuchaj, dostałeś na dziurę, a to jeszcze najlepsze, teraz się jeszcze z Sidem Mefedroniarzem dobrał, z drugim debilem, Amazoniarzem następnym, który wielkim jest kozakiem, który wyzywa pająka do walki, że on chętnie by z nim się bił, że nie wiadomo co, a jak dostał propozycję walki ze mną, to obsrał zbroję, po prostu, takie właśnie, i to jest dwóch farmazonów, których się zebrało, jeden, łamacz czaszek,
wielki niby super kozak, który dostaje na cytrynę bombę i spływa i jeszcze mu zabierają kajdan. I drugi, Farmazon, który Rataja nawet nie mógł pokonać. Wielki zawodnik UFC, który się szykował na walki zawód. Ale dobra, słuchajcie, już pomijając tego Peta Sida, bo to naprawdę dwie chodzące tragedie się dobrali, dwóch kretynów ze sobą, co tam sobie na pewno śmigłem kręcą, ale dobra, to już nieważne. Podsumowując, poszedł Farmazeusz na imprezę, dostał na dziurę, został mu zabrany kajdan, kajdan, który trafił potem, gdzie ja wiedziałem, gdzie on po prostu jest. Też nie mogę za bardzo powiedzieć, bo wiecie, jakie on ma talenty przecież, frajeri, więc... Podsumowując historię, i co to za różnica, czy człowieku, czy chłop, który cię trafił na dziurę, czy chłop, który stał obok, ci zabrał ten kajdan. Jesteś leszczem, pipą, schodzącą na strzała, chodzisz się, wozisz, dostajesz na dziursko i tyle, na razie. I jeszcze masz fajnego teraz kolegę Sida, który jest takim samym petem jak i ty. Zajebiście się dobrali się, ale macie team, kozak. I naprawdę powiem wam, że przykre jest to, co teraz ludzie robią. Wszyscy na przykład ci, co się zadawali z Cassiusem, nagle zobaczyli, że na wyzwaniu go jest fame. I nagle każdy zaczyna to robić. Kurde, ludzie, miejcie jakiekolwiek zasady. Naprawdę są ważniejsze rzeczy niż pieniądze. A przede wszystkim... Słuchajcie, też mógłbym to zrobić. Też przecież już nie mamy, nie, Kasiusz nie mieszka w Warszawie, mógłbym cokolwiek takiego zrobić. Nie, po prostu trzeba mieć swoje zasady. I naprawdę, których wy po prostu szczochy totalnie nie macie. A jeszcze dużo osób teraz chce się nagle zbić. Pamiętajcie, że jestem w teamie króla i żeby się dostać do króla, trzeba na początku pokonać mnie, gdzie ja jestem w teamu króla i dużo imprezuję, tak jak team króla, tak jak każdy z teamu króla. Rekord mam 2-4, więc ze sportem już dawno nie mam nic związanego z tym sportowcem, ale jeżeli chcecie się z nim bić, musicie przejść mnie. Ja z nim nigdy nie wygrałem, więc wiecie co, na początku myślę, że jestem odpowiednim sprawdzianem, ale za to, co wy robicie, za to, że wy nie macie zasad, tylko i wyłącznie, jeżeli chcecie się bić, to was będę gniuty na gołe pięści. I naprawdę, za to, jak mnie teraz zdenerwowaliście, się dobrała jedna pipa z drugą pipą. Jeden Najman, dwa, co dostaje na cytrynę, się wysypuje, jeszcze mu wisiorki zabierają. Z drugim mefedroniarzem ze streetem, takim, wy powinniście we dwóch iść na tą imprezę, to przynajmniej mefedroniarz by na pewno widział, kto ten zabrał. Jakby rozeznanie tymi oczami zrobił. Dwóch debili się dobrało i teraz chodzą ja przeszukam. Przysięgam wam, że po gali, po tym jak Kasiusz będzie walczył z Parkiem, jest nabór do teamu króla. Obiecuję, że wszystkie osoby, które będą wybrane, będę trenował, żeby was gnietli dniami i nocami, po prostu żebyście mieli przesrane. Więc naprawdę nie kupujcie sobie wisiorków, bo jeszcze nie jeden możecie stracić. Jeszcze co do tego kajdanu, zobaczcie, jaki to jest Farmazeusz. Chodził się, woził, że nie wiadomo, jaki to jest kajdan, że jakie, ile to nie jest warte. Słuchajcie, jest to zwykłe, pompowane gówno z jakąś gównianą próbą, które jest warte niecałe 2000 euro, więc jaki to jest super kajdan, no. Jest to pompowane dziadostwo, a pompowane słowo powinien akurat Farmazeusz dobrze znać, no bo tam z tym Sidem, z Koźnookim przerabiają to na zajęciach, więc pompowane rzeczy on powinien dobrze ogarniać. No słuchajcie, bo mi już tam Farmazeusz wyzywał u siebie na Instagramie, ja tam nie będę go wyzywał tutaj u siebie, bo nie chcę aż takiego chamstwa wnosić, a i tak trochę jest. No, ale słuchajcie, naprawdę, bardzo chętnie już teraz pojechałbym mu najebał. O, miałem nie przyklinać. Teraz już bardzo chętnie pojechałbym go wyjaśnił, ale kurde, jak tego nie zobaczą wszyscy, no to tak słabo będzie. Dlatego słuchajcie, ja jeszcze, żeby pomóc naszemu lucznikowi, temu co łamie czaszki, w ogóle tam niestworzone rzeczy opowiada, pójdę mu na rękę. I w takim razie, jeżeli by chciał walczyć, zawalczmy na gołe pięści, no w tym jesteś naprawdę dobry, więc nie mogę się doczekać, no. Bardzo chętnie bym to zrobił, bo już przynajmniej ten bohater internetowy by wiedział, że do teamu króla się nie zaczyna, no. Więc tak jak mówię, gołe łapy, nie wiem, sam boks, same kopy, nie wiem, jak chcesz, mogę, nawet mogę, żebyś to wziął, sobie jedną rękę przywiązać do tyłu i cię oprawiać tylko prawą, no, albo lewą. Nawet zrobimy tak, że którą wybierzesz, to sobie no mogę tą przywiązać. Słuchajcie, a żeby nie było, że team króla nie jest miły i litościwy, to żeby ulicznik się nie musiał bać, to mam pomysł. Niech sobie weźmie Sida w takim razie i niech wyskoczą do mnie dwóch na jednego. Jedziemy sam boks, gołe łapy i ich dwóch. Byłoby wesoło.